Są miasta, w których znajdują się oczka wodne, ewentualnie stawy. Do tych zalicza się także moje miasto. Ja mam miasto Bydgoszcz, nad którym prawie że w centrum miasta znajduje się piękne łowisko Balaton za mną. Dzisiaj będę tutaj na pontonie pływał za drapieżnikiem, a w szczególności za mamuchą. Nazywam się Tomasz Guzek i zapraszam na weekendowe łowienie. Korzystając z okazji, że jestem, jakby powiedzieć, w zarządzie koła, który opiekuje się tą wodą, na której będę pływał, to postanowiłem takie niezbędne graty, które mi nie będą potrzebne, zanieść do naszego budynku. Tak, trochę skorzystam. Mam nadzieję, że się prezes koła nie pogniewa. A ja będę miał więcej miejsca na pontonie. Będzie mi lepiej się łowiło. Ale zanim wypłynę, niestety obowiązek wypisania rejestru i również zarząd koła dotyczy. I teraz można zacząć oddawać się przyjemnością. Mam inny plan. Dzisiaj zaczynam od środka. Right.
Moi kochani, jestem już po paru dziesiątkach rzutach. Zrobiłem sobie tradycyjnie przerwę na kawę, bo jak wiadomo, na środku wody trochę bardziej dmucha, chucha, jest zimniej. Co mogę stwierdzić? No, jakieś tam 2-3 uderzenia okonka były, ale na razie tej mamuchy upragnionej, której tutaj szukam, jeszcze nie dostałem, ale nic, ja się nie poddaję, lecę teraz, znaczy płynę teraz na środek tego akwenu. Inaczej, może nie na środek, tylko jakieś może z parę dziesiąt metrów dalej. I tak jak wam mówiłem, będę obławiał teraz środek, później zacznę trochę trollingować. Ale ona tu siedzi, ona tu siedzi. W gruncie rzeczy niby mały akwen. Są miejsca, że można przerzucić nawet na drugą stronę. Ale są takie miejsca, że niestety blaszką, gumą nie dosięgnie się. Nie dosięgnie, łowy tu już trzeci rok. Mam różne blachy, mam różne gumy i od brzegu do środka się nie dosięgnie. Dlatego jestem tutaj, jakby powiedzieć, na jednostce pływającej. Mam nadzieję, że dzisiaj spotkam się z tą mamuchą i w końcu wam pokażę. No i tak, kochani, polujemy tutaj na tą mamuchę. Już mi dwa razy spieprzyła. Wczoraj i prawie miesiąc temu. No dobra, kochani, teraz zmienimy. Pokażę wam na mamuśkę, jaką mam przynętę. Ale ja na mamuchę mam taką, o, to gumeczkę. Wczoraj ładne wyjście miałem na tą gumeczkę okonka. I sprawdzimy. No, swoje zważy. A tutaj, gdzie teraz będę rzucał, to dwa lata temu wyciągłem kilogramowego okonia. Może niekoniecznie o tej porze, ale wyciągnąłem. Sławek tam próbuje na żywca. Aha, kochani, kochani, siedzi, to jest, ale malutki szczupaczek jest. Kochani, siedzi. Co to jest? O konio! Kochani, o konio! Chodź tu, o konio! Ładny o konio, kochani. Wiedziałem, że na wizji okonek będzie. No, moi drodzy, ja zawsze łapię, kurde, łapię. O, proszę, żebyście nie mówili. Sławek! Proszę, żebyście nie mówili, że rybek nie łapie. Ładne okonio, nie? Śliczny. Zaraz zwierzymy i zmierzymy. O, tak.
na taką gumeczkę. ...34 cm ma. O, niecałe pół kilo, 475. Jeszcze raz, kochani, zobaczcie. Taki okonek z balatonu, 34 cm, 475, niecałe pół kilo. No, to pa, pa, idź po mamuchę. Ale nadal polujemy na mamuchę. Kolega z grupy Sławek jest i chcemy, to zamienimy z nim trochę słów, parę słów. Tylko że on robi metodą żywcową. Na tak zwanego żywca. Drodzy, na ryby, jak to się mówi, wybrałem się sam, a będę wracał z kolegą z grupy. Zaraz wam pokażę Sławka, tylko muszę mu uwolnić zestaw. O, no jeszcze nie widzicie mnie, bo ja cały zakładam. Sławek wyraził ze mną chęć jeżdżenia. Zobaczymy, czy dotrzyma słowa. Jak nie, to w ryj. Muszę powiedzieć, że dzisiaj jest pierwszy raz na balatonie i ładne dwa okonki dorwał. Później pokażę. No oczywiście nie chwaląc się, nie? No, dwa okonki to jak ten jeden mój. Ale zawsze coś. Także kochani, ryba jest, tylko naprawdę trzeba, jak to się mówi, złapać ją. I jest takie przysłowie, nie, że ryba lubi fachowca. O, i spławik znalazłem, widzę. Teraz tak, kochany. Tylko że ja teraz muszę nacelować. Teraz się zajmiemy ratowaniem spławika. Ratowaniem spławika. Jakoś to musimy napłynąć. Ratowaniem spławika, no kuźwa.
Nie, czekaj. Najpierw ja muszę tutaj, jak to się mówi, celować. I zaraz ja będę ratował. O, widzisz. No, zaraz swojego będę tutaj ratował. A jak urwie się? Nie pierwszy, nie ostatni. Dzisiaj to będzie ostatni. Ale ma spławik. Tak, o. To jest ta przyczyna. No, ciągnij. Hop. Dobra. O, i to widzicie. Sławusia. Witam. O. Się przywitał. Później podejrzymy jego, zbierzemy jego tego. Jego, jak się mówi. Rybuchny. No nic, kochani. Ogólnie się będziemy też. Ja też się będę zwijał. Jeszcze tylko Sławkowi pomożemy zmierzyć rybki. Cóż mogę powiedzieć, było fajno, ładnego okonka dostałem, aczkolwiek nie brały tak jak wczoraj, ale coś tam skubało, jak to się mówi, na pusto nie wracam. Oczywiście rybki zostały wypuszczone, rybka. I Sławek pierwszy raz też na balatonie i od razu dorwał. Kochani, jak to się mówi, widzimy się za tydzień. Mam nadzieję już, że ze Sławkiem. Tylko teraz muszę wyjść, kochani. Jakoś muszę wyjść. Udało się. Idziesz tutaj? Bo tu mam miarę, nie? Miarę i wagę mam. To chodź. Także jeszcze zmierzymy Sławuszka okonki, bo do ligi Tom Fisza. A ja już się z wami powoli żegnam. Zapraszam za tydzień. Hej, hej, hej. Tom Fisz, weekendowe mówienie.